kasę dzisiaj Polakami, chyba polatam. Który już masz? Pierwszy. Nie, dopiero zaczynam. A będziesz coś za wolno robił, czy od początku robisz? Robię od początku i mam już prawie 200 tysięcy wolnego, także na pewno pójdzie. Nie, do ósemki chcę jak najszybciej dojść. Nie chcę mi się przez te wszystkie niskie tiery przechodzić. No, czyli polecisz za wolno. No, a co? Nic. No ja mam czwórkę. Siema, Adek. Adek wszedł na streama, nie wierzę. Ciekawe, czy będzie, czy nie będzie. No jak dojdę do czwórki, to możemy razem pograć. Chyba, że masz coś na drugim tierze. Muszę zobaczyć, coś tam jest. Mam jakieś pierdoły. Adek pisze, że coś popsuł. Ciekawe. On nawet nie potrafi routera kuźwa zresetować, żeby coś nie spierdolić. Dwójeczkę polską tego elitarnego. Premium? To chyba nie jest premka, tylko elitarny. No, chyba wszyscy go dostali. No. I Szweda mam. A do czwartego tieru to tam raz, dwa się wyekspi. O kurde. Nie mam naprawy. Jeszcze mnie podpalił. Co, Adek, rozjebałeś lapka? Ja też mam na drugim tierze jakiś TKS ZNKM 20 mm. Ojejku, przenosi mnie. Adek jebnął pięścią w lapkę i nie chce mu się teraz lapy odpalić. Grubo. Po co te nerwy? Jeżeli uderzyłeś lapka, może naruszyłeś baterię, nie wiem czy masz podłączonego do prądu, to spróbuj go pod ładowarkę podpiąć i wtedy odpalić. Wybieraj. Ja mam wybierać? No bo jedynka mi jeszcze nie wróciła z bitwy, muszę ją zbadać dwójkę, sprzedać i kupić dwójkę, także bierz co chcesz teraz. Może być dwójka, jakąś tam dwójkę mam. No to mam tą dwójkę.
to jest ciężki czołg bez wieży? Nie wiesz, nie wiesz. Czy to jest obracana wieża? Nie. Nie, no nie jest. To ciężki jest? No. Lekki. No. Nie no, tutaj to nie będę się chyba pchał. Cóż za prędkość. Jak ja dawno nie grałem na takich niskich tierach. Ja też i zawsze jak... No, jak rozpoczynałam tych Polaków, no to musiałam coś tam zagrać. To nie ogarniałam totalnie. Nie ma pancerza. Nie ma penetracji. Nie ma kontowania. O, ale wiraż. Ledwo się zmieściłem. A, to w ogóle ma magazynek. Kurde, coś jest na dupie. Ale mi podjechałeś. Cześć, się wyjebałem tej. Byłoby po tobie. Faktycznie na dupie mamy. Widzę, wchodzisz od razu. Dupa, dupa, dupa. Trafił. Ale dwa fragi są. Prawie 300 obrażeń. Nie, trochę za mało i tak by mnie tu zmietli. Chociaż pojechał jak pipka. A bo chciałem się cofnąć, a pojechałem do przodu i zakręciło mnie na kamieniu, mówię, szus, jadę do przodu i... Dobra, badam dwójkę. Ile? 80 tysięcy na załogę? No, a jak? Nieważne, który poziom. Chyba ich popierdoliło. Sprzedaj w cholerę. Gdzie jest ten 7TP? O, ale zrąbałam chyba. Co zrąbałaś? A no bo wzięłam sobie ten, tą czwórkę, patrzę, że mam 1400 doświadczenia i kupiłam tą ostatnią, to działko. To źle? A nie wiem, czy nie lepiej ten magazynek zostawić, bo ten ostatni nie jest magazynek. Dobra, teraz innego. Nie wiem, co to jest. Jakiś Szwedzik.
niestety, no ciągle losuję tą mapę. Już pierwszym tierem dwa razy na niej grałem. No to racja, no za pierwsze by często to wrzuca. Coś tam Adek pisze. Już jest na tym, na Discordzie. Wjeżdżasz? No. Ja to się nie wtoczę. Kurde. No nie! To se zagrałem. To już? Dostałem hita za 148 od BT, od FTBS, cokolwiek to jest. A to Arta jest, o mój Boże. Już na drugich tierach mnie prześladuje Arta, no nie wierzę. Czuję, że to może być droga przez mękę. Za to ty szalejesz, widzę. Lu? Słychać cię, słychać. Tak, muszę ci wytłumaczyć pewną rzecz. No. Ty nie znasz mojego sprzętu, ja dobrze wiem, co na niego działa. Zajebałeś mu drugi raz? Na drugie sprzęgło i się odwiedził. Ale no, coś mam z netem, bo nie mogę czołgów w ogóle. Znaczy, odpalić mogę, ale nie chcę się połączyć. Chyba nie internet. Także jutro muszę jechać do tego. Dzwoni już do tych na infolinie. Kurwa, nie chcę mi się z nimi gadać o pół do dziesiątej. Dajesz! Nie daj. Płacisz, wymagasz. Powiedz, że coś się dzieje z internetem i nie możesz nic robić. Niech sprawdzą, co jest grane. Ale mi się wydaje, ale to WOT to i tak być się odpalił. No właśnie. Ja bo podejrzewam, że może masz coś z tym. Z klientem gry. Nie, to musi być coś z internetem, bo nawet teraz na Discord miałem problem się zalogować. W sensie on włączył się, ale nie chciał się połączyć z czatem głosowym. O! To dzwoń. Dzwoń, bo my tu wymiatamy na dwójeczkach. Nie, no to szacun, wymiatajcie. O, tak. Zadzwonię jutro, nie chcę mi się dzisiaj z nimi kurwa gadać. Ale to już dzisiaj też tak miałeś? Cały dzień? No właściwie nie, bo grałem dzisiaj normalnie. Wszystko normalnie, łączyłem się, film nawet oglądałem. Teraz dopiero wieczorem coś się stało. Pornochę oglądałeś. No może tak, może oglądanie pornosów bez włączonego antywirusa to nie jest dobry pomysł. No i widzisz. Znasz już przyczynę. Ale jakby miał włączonego antywirusa, to by nic nie obejrzał. No.
pisk. Co, lecimy na górę? No spróbujemy. Ale to się długo odlicza. No co, brygada jedzie? Kurde, gościu. No następny mnie popycha, co za zjeby. A ja, ty nie miałeś robić tej normalnej dwójki? Ale w bitwie teraz była. A, to trzeba było poczekać. Bo tak będziemy, wiesz, bujać się. Ty, nikogo tu nie ma. Dlaczego jesteś wcześniej na górce niż ja? A, bo tam ci mnie blokowali. O jest. Tu nikogo nie ustrzela. No, nie radzę tam stać. Dlaczego? Bo ja tam kiedyś stałem i wybuchłem. Bardzo szybko. Nie no, będę gonił damage przez całą bitwę. Jest 7-1, a ja czołgu nie widziałem jeszcze. Ty, no 11-2. Nie zdążę, a ty? O, ty jesteś blisko. Nie no, proszę cię. 31 damage'u. No ja zero. O Boże. Na zdrowie. Dzięki. No i już, masz tego?
A, dygnu, na prawota. Nie mogę, kurwa, nie chcę się połączyć, no. A może tego, co to, jakiś CC cleaner czy coś? Malware bytes. No, weź tam sobie przeczyść coś. Teraz sobie tu mogę przeczyścić to kurwa rowa. Rurę. No jak coś, jesteście na drugim czy na pierwszym? Na drugim. Tam jeszcze w launcherze masz chyba coś takiego jak sprawdzenie spójności plików. Ja się mówię, że to nie jest wina launchera. To jest ewidentnie wina internetu. No ale nawet na 5 mega to ci to powinno iść, przecież bo tyle nie pobiera. Nie wiem, ja ogólnie coś mam. No kurwa człowieku, ostatnio coś się dzieje. Ktoś ewidentnie mnie sabotuje. No nie! Ja pierdolę i wtedy wchodzę ja cały kurwa na czarno, nie? Udało się? Kurwa klikałem Enter w opór, aż w końcu Dobrze. Jakie kurwa informatyk jestem, laptopy naprawiam, kurwa internety też, panie, to kurwa. Ja się marnowałem za granicą, tu ewidentnie odniosę sukces. Nie dotykam, już dosłownie, żeby mnie nie wyrzuciło. Nie no, gram jak pizda, naprawdę. Gram jak pizda. Nie umiem grać niskimi tierami. A, to nie jest to, że nie umiesz grać niskimi tierami. Nie kończ. Nie uruchamiaj mnie. Nie uruchamiaj mnie. No to mnie kurwa pcha. Spierdzielaj. Spokojnie, Witek, już wchodzę, już ci pomogę. Widziałem. No kurde, będzie mnie tu pchał, idiota. Bez pozwolenia. Ty jak on? Ja nie mogłam go przebić, widziałeś? Dupą odbija, to jest chyba Francuz. Nie. Ja się nie wiem. PZ. Może Niemiec, nie wiem.
Poszedł zapek. Teraz się okaże, że masz takie lagi. To patera. Patera. No to wybieraj. O, to żeś pomógł. Bo my ekspimy Polaków. Maku? A na którym ty jeżdżasz? Na drugim. No może być ósemka teraz na szybko, bo i tak czekam na czołg. Może być szóstka. Ja biorę Polaka szóstego tieru. Aha. O, już się skończyło. Dobra, pojedziemy szóstką. Będą ósemki. O, na kromce czegoś nie mam, do jakiegoś modułu. Teraz słuchajcie, pełna koncentracja, organizacja i działamy według planu. Jakiego? Tego jeszcze nie wiem. Ja teraz myślałem, że wy macie jakiś plan. Ja znam plan, ale plan jest tajny. Dobrze. To ja będę tu się kręcił w kółko. Broń bazy. Będziesz nam osłaniał odwrót w razie czego. Tak, będę wam osłaniał odby. Odwrót. Też. Żebyśmy się dobrze zrozumieli w krytycznej sytuacji. Się pomyli. Będę czujny. Damik, ty się lepiej módl, żebym się nie pomylił, bo jadę do ciebie. Witek, drewniana ręka. Nie mogę trafić. O. Jak to o? Napraw o. No, ogólnie jest lipa tak. Troszeczkę. Cicho ta. Witek pomoże z boku. Na razie to ja dostaję z dwóch stron, także przezniknąć. O kurwa. Psu. Dwustronny z kółką. Próbuję wejść tu od boku. Ja pierdolę, nawet nie mam jak pomóc. Weszłem. I zaraz wyjdę. Już. I silniki gąskie zepsują. Gin. Witaaa! Adek! No nie mam jak, no te 43 mnie trzyma.
Jedzie po mnie. To już jest koniec, nie ma już nic. Jaki kurde uparty, jedź, idź se, ten, ależ mnie pilnował. Ty no. To żeś przypilnował, nie? A ten... Co za gość, no kurwa patrzę i zatrzymałem tego T-34. Którego? To nie pojechał do ciebie. Ale jechał jeszcze drugi. No shit, kurwa. Jedzie ci z lewej. O ja nie mam ładowniczego. Coś poszło nie tak. No dobra. To weszliśmy i wychodzimy. Dobra. Plan wykonany. Nie postaraliście się, ale jestem w stanie wam pierwszą bitwę wybaczyć. Żeby mi to ostatni raz było. Nie, no to czekajcie, wybadam sobie dwójkę. Zobacz, ile Witek ci tam potrzeba na trójkę, bo może już trójkę będzie musiał robić. Nie no, jeszcze mi 1000... prawie 300 brakuje. Ej, no widzę, nie róbcie dalej tych Polaków. Dlaczego? Jak ty wchodzisz raz na ruski rok, to ja będę 3 lata robił Polaków. Jutro też wejdę. Tak, tak, wczoraj. Wczoraj tak samo mówiła. Tak, nie, no, tak, taki spontanik był na mecz, pojechałam, no. Jim Beam wygrał. Promile chyba. No to Jim Beam. No tak wyszło, no. Ja pierdolę, ale jestem idiotą. Mam to nagrane. A czemu? Nie pytaj, przyznaj mu rację. No tak, tak, nie na zgrzeczności nie zaproszę, ale dlaczego? Bo kurwa kupiłem dwójkę i sprzedałem. Standard. To dwójka i mi się to zdarzyło na wyższym poziomie. No jeden to dopiero co kupiłem, mówię, sprzedam tą jedynkę, bo na co mi ją? Dajcie mi chwilę. Dziwne, zmieniłem wieżę i nie musiałem pocisków uzupełnić? No to dziwne. Bo to Polacy, nie? Polacy. A ja bez niczego tu sobie jeżdżę? Nie, no tak wiecie, nie? Ja też tu nic nie mam. Nie, no ja włożyłem na prawe i gąsienicę, bo mi już 2 razy podpalili. No właśnie, to też muszę zrobić. Na przykład silnik ci padnie, i jesteś w dupie. Ale tu poszaleję. Nie założę tym razem automatycznie. Myślałam, że dosyłacz kupisz. Za co? Pytam za co? Jako byle za co. 12 tysięcy na koncie. Co ty gadasz? I to tak się można grać jeszcze? A można, słuchaj, a można. Tylko pewnie sprzedaję te... Nie. Ja panikuję, bo mam tylko 800 tysięcy. Nie pytajcie, ile ja mam. Dobra, nie pytam. To może polecimy ósemką jakąś. Nie. Ale na zarabiaczkach. Nie. Nie? No ale tu też zarabiamy. Jak dobrze zagramy, to też zarobimy. No właśnie, jak dobrze zagramy. Na ósemkach to też jak dobrze zagramy. Ja ósemką zagram lepiej niż tym kurde padłem. Ej, to polski czołg, szanuj. No polski, ale... Ja się nie dziwię, że my wojny nie wygraliśmy. Co
Co to kurwa za kutas na wieży? To nawet działa nie ma. Taki mały fiutek. Gdzie jedziemy? Którą stroną? Prawą? Środkiem? No, szybko. Środek. Okay. Szybko. Pierwsza jedzie, zapierdalaj. Szybko! Szybko! Jeszcze z bazy nie wyjechałem. Nie patrz się na mnie. Tym kurwa didolem. To nawet stójka, to nawet stójki na się postawić, ty. Nie, ja przywykłem. No taki jak mój, idealny. Ja, to jest naprawdę przegięcie. To coś, co jest obok, jest większe niż to działo. No. Narość. Go zabijamy. Jak wy wjedziecie i go rozwalicie, to wtedy my dojedziemy. Tak. No weź. Weź, no wyjdę i będę pchał. A my jedziemy. Wciąż. Wchodzimy. Wchodzę. Jedziemy? Coś tu strzela. Skąd? Stąd, stąd. Ogień. Oh shit. Utkłem. Jesus Christ, co nie widać ich. Gdzie on ten, gdzie ten 7TP jest? Kurde, ja tu przyjechałem. On jest tak pod kątem, nie o. Nie gram, nie gram. Ja dostałem lepę od Arty za 169. Co to było? Gołąb! Trzy-osiem. A to nasza trójka. To poszło nie tak. No, poszło nie tak. Weź na coś normalnego, bo się rozlecę. Nawet ich nie widziałem. No, ja też. No to co to znaczy coś normalnego? Co chcecie, byle nie dwójka. O, grubo. Trzy arty. Świetnie. Chyba późno się robi. Dlaczego? Mówisz, że już spadasz? Nie ma co. Trzy arty, to co to za gra? Patera. Trzymaj się blisko. Tylko jumbo i do przodu. Na prawo? Tak. Dojeżdżamy tam do rogu i kutabanimy. I tam nas wyciągają arty i wracamy do garażu. Dobra, przeskakuję trochę dalej. Ktoś mu zajebał.
Znalazłem Martę. Stoi tam. Druga też strzeliła. Arta zabiła Artę. O, ale chybiłam. Ale srają tutaj Arty. No, to jest tu masakra. Strzeliła jedna. A wiesz gdzie jest skąd? Gdzieś z A4, A5. O, tu jest! Tu jest szmata. A to się już kończy, nie? No nie wierzę. Ja też nie wierzę, że ja weszłem, a ty nie. No ale dobra. Ja dwa razy się od niego odbiłem. Ja tu gram na goldzie. Ja nie. Bo jestem biedny. Patrzy się złowrogo chyba. Aha. I znowu go nie przebiłem. Prosto w działo. Ale jaki zawzięty skurczybyk. Ty na, w dupę mu coś strzela. Nawet się nie odwrócił. Nie, czas zabić kurwa zielonych. Ja i przeżył to, nie wierzę. Jadą po ciebie. Nie, no jest kurwa piękny. Boom. Implozja. Mek. Nie trafił. Jaki fuksiarz. Ale go wyruchałem. Ale mnie wyruchali. Masakra, no nie mogłem się przebić w te czołgi w ogóle. Arta! Kill that bitch. Ona mnie zabiła. Piotro! Boom! Boom. Pudło. No jakby podskoczył pierdolną szpagat, to byś go trafiła. No. Ojej. Widziałeś? Gdzie to poszło? On ma jakiś no protection? Kurwa, widziałeś to? Pisz do supportu. Nie wiem, to w ogóle gdzieś zniknął. No wziął i zniknął. Czytałeś to się? Wziął i zniknął. On odbijał to siłą woli. Who's next? Ogie. I co, nie masz lagów? Nie. No to dziwne. Czyli nie internet. Na bazie jest internet. Ja wczoraj też nie mogłam wejść na WOTA. Wczoraj, nie wczoraj, przedwczoraj. I musiałam klikać non stop, odświeżać. A to w launcherze, a to... No. Coś się rypie, launcher od, nie wiem, tygodnia, dwóch. No i normalnie na tym
Na Chromie mam problemy, coś odpalić. Co najgorsze w ogóle, wchodzę na szołapa, a tam się transmisja nie chce włączyć. Gdzie jedziemy? Tak. Za mną! No, ja już jechałam w drugą stronę. Nie lubię na tory jechać. U mnie po dupie klapie. Ajo. Lobita. Aha. I co? Bez spota, bez niczego, po prostu wziął i szczelił. A masz żarówę? Nie. No zawsze Arta? Czemu kurwa we mnie? Druga bitwa, gdzie kurwa do mnie Arta strzela. No nie! Wypierdam. Jak mnie spompował, ty! Kurwa, no Arta mi prawie 2 HP mi zostawiła, szmata. Nie bezczesz moich złot. Te arty na tych tierach są jeszcze kuźwa bardziej wkurwiające niż na dychach. Bo tutaj to chociaż coś ci zrobią, a na dychach to nic. Masz tego dużego z tyłu, co się chowa za tobą. No nie mogłam się ruszyć. Klinik ci rozwalił. No wiem, ale nie mogłam naprawić, a dlaczego? Coś źle klikałam. Och no. Ja drugą bitwę na tym czołgu robię nic. Także jest świetnie. Może wygramy. No co, czekamy, czy lecimy czym innym? No, trzeba czymś innym lecieć. No też coś premium. Dziewięć tysięcy 440.
Brudzietto, wybieram cię. A, poczekaj, ja mam tu fajny job. Będziesz świecić. Co to jest za mapa w ogóle? Polska mapa studzianki. Jaki syf? Zajebista mapa, co ty chcesz? Zwłaszcza, że na dychę nas wylosowało, nie? O. Widzę tak na mapie dużo otwartych przestrzeni. A powiedz mi, gdzie to się jedzie? Na tej mapie? Możesz tutaj z tego wału, z tych krzaków. Można jechać tam, ale tu mają bicie stąd, tu. Można tu po prawej gdzieś tutaj spotować. Ja jedę na lewo. A, no, to jest moje lewo. Jechałam ostatnio do Niemiec. Delegację i tak. Jedziemy, jedziemy, no i kumpel mówi, no to tutaj teraz w lewo skręcisz, a ja chlas, kierunek prawy pas, nie w prawo skręcam. O, w lewo! A które jest moje lewo? No nie, to trzeba ostrożnie z kierunkami. To widzę grubo. Ale opanowałam sytuację, wsteczny ciach i wpuścili mnie później. Teraz, jak... Potem sobie na tym, na ręcach, markerem napisać. No. A śmiali się, że mi kokardki przykręcą. Zrobiłby w tym momencie? No nie wierzę. Zobaczcie, gdzie E75 stoi. Za mną. O ja odbiłam, widziałeś? Ode piątki. Ja tu widzę, że trzeba będzie teraz stąd spierdalać. I to ostro. Teraz ja robię chwili przelot. Poczekaj, jeszcze mi się lorneta nie zapaliła. Nie radzę tam ostro w środek wchodzić. Bo cię wypumpuje ta E5. Tam jest bicie. O kurde. No bzdura, zaraz będę musiał na Golda się przełączyć. Czy mam żarówę? Stój tam dalej, będziesz wiedzieć. No raz strzelam we piątkę i mnie chyba nie widzi, więc nie jest źle. No ja raz strzeliłem i się zaświeciłem. Ktoś w ogóle ma bicie na tych tutaj? Bardziej na środku? No ja patrzę na środek. No co, mam podświecić coś? Spróbować? No na razie spokojnie, bo tu mamy topowe tiery po tej stronie.
Ja spróbuję poświęcić rewaloriza i wyczyścić jedną stronę. 50 TP się już wycofał stamtąd. Ja bym tam wszedł, ale będę płakał. Jeszcze dwa TD-ki gdzieś są. O kurwa. Jeden jest tam, dobrze. A stąd skurwiam. Okej, ty jesteś. Na górze. A czemu? A tam nie spawnują tamtych? Bo kraka tam stoi. No to weźmiemy, obiedziemy go. Będziemy nie, dalej nie jest tam. O, spot. Mintka faja jesteś. To papera. Ja wchodzę. Och, zabił mi go. Dostałem za fula. Ode trójki. Kula daje fula. O cholera. Kurwa, ja jak grałem E3, to nie mogłem tak zrobić. A tu co wyjedzie jakiś większy kaliber, to ja od razu dostaję ammo. Czwarty raz gram jak tym czołgiem, to dostaję od razu pierwszym strzałem Amoraka. Chyba mnie widzi. Wow. Jak on tak w ruchu mnie? Ale się wjebałam. Widziałeś? A to tak chciałaś z nim tańczyć? Tak. No bo nie tak pojechałam, no. Ale wygraliśmy. Mam pedalską gwiazdę. Kurwa mi, on wszedł w paradę i kurczę. Łukciami, łukciami. Sakra, ale teraz tak wysadzają tego GF-a. To pochwalcie się, ile zarobiliście. Tysiące. A 30 tysięcy. A, bo ja nie mam premki przecież. Serio. Pomyliło mi się. Albo nie, albo to obraz za późno. Ma się refleks. Albo nie. Albo nie, bo ten ma gąsienicę nie w tym kolorze. Znowu ta mapa. Gdzie teraz? Na pewno nie na tory. To może na prawo? Nie, to na środek tylko.
smutłem. Ja jadę na górę. Ja też. Proszę, to ofensywa. Albo nie. Chciałam go uratować, jeszcze mam uszkodzenia od taranowania. A nie, to on mi. Nie, jadę dołem. Tam w życiu nie dojadę. No, będę gonił damage. No, tu nikogo nie ma chyba. No, nie mów, hop. Kurna, jedź ta, no boją się jednego czołgu, naprawdę. A, bo jego się nie da przebić, no spoko. W bok. Nie, po prostu działa, no kurwa, nie? Ja mam już to drugie chyba. Kurde, nie mogłem go przebić w ogóle. On się tu patrzy, czy gdzie on się patrzy? Ty on mnie napierdala. A ja go nie widzę, tej. On w ogóle jest skontowany. Rykoszet. Co to jest za czołg w ogóle? Ten słabo strzela. No, ja nic nie mogę przebić. Nawet w bok. A kuku. Jaki rozrzut ma ten Szwed? No brzydki jest. Tfu. Jaki B-czołg, jaki B. Ty, no ja nic nie mogę zrobić. Nic nie przebija. Ale kurde kartofel. Ja pierdolę, zanim ja dojadę, to oni go zabiją. No, jak tak patrzę, to oni chyba was zabiją. wygrana. 80 obrażeń, jupi. Kruser, 9 fragów. No faktycznie, jeżeli my mieliśmy takie czołgi, to ja się nie dziwię, że my przegrali. No ja już trójeczkę kupuję. Ja jeszcze nie. Ile ci brakuje? No możemy jeszcze dwójką polecieć. 650 ekspo mi brakuje.
Co z wolnego? W życiu. Będę żydził. To dawaj tą dwójkę jeszcze raz. O, tak myślę, że jest ze trzy przy. Ja, ale działo sobie zmieniłem. To takie dłuższe. Ale na bank coś będzie przebijać, no bo jest długie. A nie jest taki kurwa mały kutasik. Ale małe jest zwinna. Grube to cię kolana będzie obijać. Ale coś z tym nie działa. Naprawdę w tej grze są dwie mapy? Tak, a o co chodzi? Bo w kółko rzuca na to i na ten Himmel. Kurwa, panie, jak ja teraz mam 10 przebicia więcej, to już zrobi robotę. Strach się bać na ciebie wyjechać. Normalnie. Jechać. O nie, o fuck, 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 fuck. Implozja! Tak bardzo chciałam. O kurwa. Co tu tak napieprza tej? Jakieś M4. Lewa, lewa nam padnie, ja jadę na lewą stronę. No, na początku mówiłem tam też, że czołgi są, ale chuj. Komu mówiłeś? Wam. Nie wiem, byłem tak podekscytowany graniem tym czołgiem, że nie usłyszałem. Ja też nie słyszałem. Mówił, ale w myślach i to głośno. A, to faktycznie może być, tak, tak, zdecydowanie. No, to było to, to było to, to było to. Aha, nie przebiłem w bok. Nie jedź tam, bo zaraz będą wyjeżdżać. Dlaczego straszysz? Z lewej strony light będzie wyjeżdżać. Kurwa, z prawej kary. Ja pierdol, co tu się dzieje? Już ci pomaga. Oh shit, co to było? Pieprzone magazynki. Tak, bo tam gdzieś te dwa light jest. Wiem, ale nic nie zrobimy. O nie, jesteśmy zgubieni. No i co? Ja i co? Mnie light okupuje, a ja go oczywiście nie widzę. Parodia, chyba strzelał do mnie, nic nie widzę. Dlaczego od razu padają załoganci? Ja tego nie rozumiem. Zawsze mi pada celowniczy. Co on jest jakiś trefny?
Dali mi jakiegoś załoganta z odzysku i nie wiem, tam panikuje, kurwa, od razu jest paraliż, kurwa. Nie, no dobrze nasza drużyna pojechała. Ile tu gold kosztuje? Panie drogo. 800. Staćcie. A zwykły pocisk 12, a ten lepsiejszy goldowy 800. No już widzę, jak ja z tego strzelam. Bida w skarbcu. Środek? Może być. To prawda, nawet nie zdążymy dojechać. Czyli w ogóle na tych tierach to powinna być tylko taka mapa. Sam ten środek. Bez sensu. No ja tym mułem, zanim ja dojadę gdziekolwiek, to już jest 11-0. Albo 0 do 11. Bez sensu. Tu. Byłem w sprawie, miałem pierwszeństwo. Jak jeździsz, ty penisie? Ten jako malufę, nie wierzę. O kurwa. Co to było? Taktyczna stójeczka. To słychać, jakby ktoś mnie opluł, kurwa. No dosłownie. Dosłownie, taki chroszek, taki fu. I czemu bizon tu jedzie? Nie wiem. Ktoś mu zajebał. Jaki w ogóle? M1542, co to jest? Jadę na kutaki też, jak mi tam ten na dole. Te, zaczekaj. Tu już nie ma po co jechać, panie. Mówiłem, kulwa. Góra. Jak to pompuje w ogóle? Pieprzone magazynki. Nie wierzę, ten czołg kurwa stoi tam, mnie napierdala. M1542, co to jest? No właśnie, mnie też napierdala i w ogóle go nie widać. Tam kurna stoi pewnie tutaj, w tych krzoczorach. Zaraz przyjdę, zapalę sobie, chwilę przerwy.
Nie wierzę w to. Wiesz, Dominik, że on nas troje położył? Tak? Ten jeden połóż. Bo on ma trójkę. Ustawka. Moja średnia dziś. 7 bitew. 181 WN8. Na którą metro idziesz? Na siódmą. Zaraz przekończyć. No, to przesnę. Posiedzisz sobie z nami. Będzie fajnie. Co, wygraliśmy? 10-14, no może. A, to ja całą dwójkę wybadałem i tu na trójkę nic nie przechodzi. Słabo. Ja nic nie zrobiłem w tej bitwie, no, grubo. Jeszcze dwójka? Kurwa, 150 ekspami. Nichu, ja pierdolę tego złoma. No sprzedajesz go, czy... No, tak, a na co miło? No to ja też sprzedaję. Nie wiem, chyba, że chcesz zostawić na pamiątkę, wiesz, Polski czy tak dalej. Nie. Świetny wojownik i w ogóle. Kurde, przestraszyłem się, że trójkę sprzedałem. Myślałem, że zrobiłem to samo, co ty. Dziesięć TP. Czy zdjęcie z foczką nadaje się na Badoo? Oczywiście. Czy słabo bardzo, bo nie mam żadnego zdjęcia. Tam, nie, najbardziej. Tam dwie foczki na zdjęciu. Tam będziesz szczęścia szukać? Tak sobie zobaczę, co tu jest ciekawego. A, ja też tak robiłem. Mhm, tak tylko zobaczę, co tam. A co, nie? Nikt nie mówi, że nie. Ja to nie lubię się umawiać z ludźmi tak przez internet, więc ja tylko będę podglądać. Oceniać. Ten nie, ten nie.
Ten No, nie. no, na Tinderze tak mam. Jak chcesz sobie popodglądać, to masz łapaj. Ale na tych portalach to są fajne, fajnie można się pośmiać. No, przypały jak 150. Trójki już, o. O. I co ja mam? Czym ja tu mam grać? Poczekajcie, muszę tu dodać sobie coś. Ty się nie odzywaj, Witek, bo ty tam żony sobie poznałeś na Badu. Ojej, ojej, trafiło się jak ślepiej kurze ziarno. Ja nie wiedziałem, że to tak skończy. Jasne. Co to jest na przedniej płycie? Prawa, lewa, prawa. Która? Prawa. To ta strona, co myszkę nią trzymasz. Aha. Ty, to może taran jest. Ale on tak słabo wystaje przed czołg. No bo nie przemyśleli tego do końca. A jak się zdjęcia ogląda na Badu? Normalnie. Wchodzisz. Ale nie chcę ten przesunąć w prawo albo w lewo, bo mi pewnie coś już ten... Ma Badu na telefonie? No. Tam trzeba mieć w ogóle najpierw zdjęcia chyba dodane jakieś, żeby można było cokolwiek robić. No to tam. Takie w kapturze to mnie nie widać chociaż. Tu się jakieś preferencje wybiera? Nie wiem, nie pamiętam. Badu, preferencje, odległość od ciebie. Tylko seks. Zajebał mi. O nie. Jesteśmy zgubieni. Piękna skała. Co ale za... Tam cisnę, zobacz, kurwa. Tępie, leszczak, kurwa. Ty, dwójeczka. On mi też. Chyba mu lepiej go zabijam. Tym się od razu lepiej gra, jak coś przebija. I szybki. No, dokładnie. No co za fiut? Uciekł. Nie wiem, mówiłem o Witku. Ja jestem z tyłu, to nie ja zasłaniam. A, to Bemis. Co za fiut. Ci dałem ty. Chcesz zobaczyć, jak ten czołg płonie? Na to liczyłem, że mi dasz. Co? Wszystko. Ten już spieprzył. O, tam lepiej nie jechać. Ale lamus po kolegów pojechał.
Ja bym się tam wbił w ten rów. Coveruj. Jadę. Dobra. Robię covering fire. Czysto! I bum! O kurwa, dostałem! I znowu! Ale widziałeś, jaki ci cover zrobiłem? Tak się wystraszyli, że żaden w ciebie nie strzeli. Gdzie jest ta T-40? No ona tam pewnie z tyłu schowana. Ty, koleś na goldzie grał. Jesteś. Tak jest i stoi w miejscu, co za gość. Ej, dobra, 11 godzina. Jeszcze nie ma. Idę się ogarniać i kimku. Nie. Zostań. Nie mogę. Może. O, nie wstanę. Możesz, tylko ty nie chcesz. Nie mogę go przebić. Możesz, tylko nie. No nic, panie. Idę. A idź se. No i te se. Tak robiłaś sobie. Buźka, pa. Opa. Dobra, Witek. Sprawa wygląda tak. Trzeba podbić WN-kę, bo mam kurwa 180. A skąd ty masz tego Peugeotto? No, była przecież misja. Tylko nie pamiętam, kiedy to było. Teraz była podobna na Caernarvona Action 8 poziomu. Tylko on jest chusteczkowy. Ten projekt to pewnie zajebisty. No, w porównaniu z tamtym tak. No mi się tym super gra. Tą swoją T-34 w ogóle odstawiłem, nie gram nią. Tym się lepiej zarabia, jest mobilny, z magazynkiem. No był w sprzedaży teraz przez 2 dni, za 160 zł chyba. Ja no, kupić to mówię, nie kupił. No ja zrobiłem chyba 8 poziomów misji i kupiłem go chyba za 8 dych.
cena wyjściowa było chyba ponad 200 zł. Za każdy poziom misji 10% zniżki. Płoń. Jest twój, już nadgryziony. Aha. No i zaraz mnie porobi. Gąskę ma. Kurwa, z drugiej, z tyłu mnie projekto jeszcze zajebał. Za dużo ich tu, kurwa. Ja pierdolę. Oho, jedź frajerze, jesteś najtwardszy. O, jeszcze fałka, super. No i co? No i lipa. Nie trafiłem. Co? Cheater. A cheater. Skill, kurwa, nie cheater. Gdybyś oho to przyjął, to ja mógłbym wyjechać. Oho, pięknie.
O kurwa, nie. Nope, nope, nope. Help. A ty. No my wszyscy zostawili. Tak, nie jest źle. Trochę pokerowałem, nie? Po trupach do celu, no oczywiście najlepiej zostawić koledzie, który prawie umiera, tylko po to, żeby się schować i nie dostać bu- Kurna, 1000 expa dostałem. Ja pierdol, facet, ja miałem poprawiać WNK, ze 180 zrobiło mi się 160. Gwardzista, mówisz. Co ja mógłbym do tego wziąć? To? Myślę, że mógłbyś... Kliknąć bitwa już. No jak tutaj nie zrobisz WN-y, to... Nie wiem. To idę kurwa grać w Farming Simulator. Ja tu podjadę na E2 z tej strony. O kurwa. Zobaczyła, że zielony tu jest, to już pójdź. Mam kurwa problem, nie? I to zajebisty. Zobacz, i nikt nie przyjedzie, nikt kurwa. Zbytnio jak ci powiem. Świetnie, kurwa. Po prostu kurwa świetnie. Ja też jestem sam. Wszyscy kurwa kampią. Kurwa, pozmieniała się tu ta mapa. Co ty gadasz? Ty, no przecież kiedyś tu było takie fajne skałki, że można było się schować takim czołgiem. No były. Ale WG stwierdziło, że w tych skałkach właśnie ludzie się chowali, wiesz? Trzeba było je usunąć. Jebać takich gości.
ja pierdolę, no i będą mnie klepać, kurwa. Chuj, z każdej strony. Ja pierdolę, ja muszę naprawdę poznać teraz mapy, kurwa, bo ja nawet nie wiem, gdzie z której strony mogę oberwać. No jak tam, gdzie ja byłem, jak tam ta strona padnie, no to już jak na widelcu jesteś. To wybieraj, panie, wybieraj. Siódemka? O, jeszcze 10 tysięcy mam ekspa na nim. Więc muszę doekspić. A te włoskie czołgi to są ogólnie też magazynkowe wszystkie, czy tylko ten twój? Znaczy mój to jest premium, a w linii od 8 tieru jest magazynek. Tam jest taki czołg, co przypomina panterę niemiecką. Aha. Też jest chyba na tym, na 8 tierze. To się nazywa, u Włochów to jest HP-44 chyba. Zacząłem tych Włochów i też chyba na trójce dałem sobie spokój. A trochę żałuję. Żałujesz, że zacząłeś, czy żałujesz, że tylko trójka? Żałuję, że tylko trójka, bo był plan z wolnego expa pociągnąć, uzbierać i tam podciągnąć tą linię, ale zapomniałem chyba. A teraz chyba na Polaków pójdzie wolny exp. A zobaczę, ile mi się uda Polaczków dociągnąć. Podobno piątka jest bardzo chujowa. Piąty tier. No, Gustaw grał, mówi, że jest strasznie liczny. Ale też, żebym sobie, jeżeli nie chce się denerwować, żebym sobie wolny przygotował. Ósemka jest bardzo przyjemna i dziewiątka podobno też chujowa. No tyle, że na 10 tierze ładuje to 16 sekund, nie? Ale ma set działu. O, to fakt. No wziął i znikł. No właśnie. No, pokazywać. Jest tu kto? Najgorsze jest to, że ja tu jeszcze żarówę nie mam. A ja najgorsze jest to, że ja nie wiem, czy ja tu mam żarówę. Ale szybko się dowiem, wiesz. Jak tu pierdolnie M53, to sobie bombardiera zrobi od razu. Kusi mnie, żeby tam podjechał. A ty już jedziesz, dobra. To ja też jadę. A ja robię tam, kurwa, morderczy raszy, kurwa. Ale że nas siódemkami na
dziewiątki wywaliło, no po prostu. A, nie, oczywiście czołgi tam stoją, nie? Stoją na górce. Tam stoi ten GF i stoi TT-45. Tam 45 TP. Zero damage. Ale ty wciąż żyjesz. Wystarczy jeden malutki błąd. Odparuję to jak ty. Ten LTTB to jest dupa, nie spotter, bo on powinien być tutaj, kurde. Przejechałby tylko przez miasto i byłoby wszystko wiadomo, co tam jest. Ale on jest zielony, on nie wyjedzie. Może ja go spotnę stąd, kurwa. Ładnie. Zajebiste, gościu się wychyla i znika. Żebym przypadkiem go nie trafił. Aha. Jakby tamci wyjechali, to by nam ułatwili trochę. Mówię, grają ostrożnie, bo to jest tylko 4 do 11, wynik jest niepewny. Piękny strzał! Nie wiem, gdzie to poleciało. No Szwedka tam ostro, kurwa, gniecie się, jakby to coś dało. Ja robię ostatnią bitwę i sporo. No spoko. To wybieraj. Gdzieś mi coś w ogóle nie idzie. Ładuj Golda. Chyba, że cię nie stać, no to nie. Dziś baluję, jutro będę cierpiał.
Zasłonię cię, wiesz? Dostaniesz z bota, to ja tu jestem, nie? Świetnie, dzięki. Ale jak tu kurwa strzeli Conqueror, to jest bombardier jak strzeli. No, no za bardzo jestem wystawiony. O, is, jedź. Dwa isy. E4. To się kurna nie da przejechać jakoś? Jeszcze spierdolił spod siekiery, ty. Ten EV... Jeszcze mi zajebał. Nie wierzę. Za ile dostałeś? Za dużo. 640 od EV-a. Kurwa. No tak powiem ci, że średnio się tu bawię. Tutaj dwie jaćki, to raczej nikt chętnie się nie znajdzie. Chyba, że Arta. Co tam znalazłeś? Średnio. Co znalazłeś? Ale bo tam heavy jest. I tu jadą. Kurwa, myślałem, że krana zjedna. Ja ładuję. Ja spierdalam. No nie mam tu miejsca, nie ma miejsca dla mnie tutaj w ogóle. Tam niewidzialny FV napieprza. Nawet nie mogę się wycofać teraz, kurwa, przy ładowaniu. Arta. Z każdej strony są. Zielonego nikt nie pilnuje. Kurna, chciałem ci pomóc i nie mam jak wyjechać w ogóle. Skończysz go? Tak, prawo. Kurwa, pięknie. Tata tire. No, cztery strzały. Król jednego magazynka. Co za kurwa gość. Co ci zajebało ogólnie? Ten obiekt 277. Myślałem, że on tu nie ma bicia, wiesz? To jest oczywiście ułańska fantazja jak zwykle. Jak go zrobił?
Naplułeś mu w twarz taranem, no nie. O. O chuj! Implozja. Tam oba stoją. No ale 3000 zrobiłem. No ja też pamiętasz, jak się gra. O, na wyższych tierach tak. Poza tym nie oszukujmy się, ta mapa się nie zmieniła, więc tu jeszcze wiem, o co chodzi. Ale tak jak na przykład graliśmy na tej polskiej, co mówiłeś, ja pierdolę, co to jest? Tu jadę, dostaję bułę, tu się pięknie schowałem, to z drugiej dostaję bułę. No to ona jest dość mocno otwarta, bicie jest zewsząd. Nie no, brawo dla FV-a, nie? Wyrwał za 1300, wyjechał i nie trafił. I przejebiamy. Dobra, nie ma co, starczy. No dobra. Idziemy na grę.